Jesteśmy z Kakatarzis. Cześć. Cześć kochana, cześć jej perfekcyjność. Jak ty Bardzo dobrze miło mi. wyglądasz? O, dziękuję, dziękuję. Wiesz, to taki look, dopiero wstałam z łóżka. A tak naprawdę to będę miała za chwilę sesję zdjęciową, więc tak też wykorzystuję moment, żeby z A, tobą porozmawiać. jaka sesja? Mów, co to do Vogue? Można tak powiedzieć, ale tak naprawdę teraz nie wiem, bo środowisko queerowe już wie, że przygotowujemy się z moim house'em do otworzenia naszego profilu na Instagramie, więc też jakby wykorzystujemy mój ogród na starym mieszkaniu, w którym jeszcze obecnie mieszkam, bo jestem w trakcie przeprowadzki, więc chcemy wykorzystać ogród, żeby sobie zrobić częścią krakowskiego house'u zdjęcia, Super, więc wykorzystujemy to do promocji. świetny pomysł. No właśnie, wiesz co, o twoim house'ie zaraz pogadamy, bo to jest temat, który obiecaliśmy zresztą z Charlotte, że poruszymy na pewno. Ale zacznijmy, wiesz co, na spokojnie i powoli. Powiedz, jak ci się żyje? Jak tak lato, gorąco, fajnie, ciepło, ty lubisz? Bardzo lubię. Ja właśnie się śmieję, że jestem troszkę taką jaszczureczką, więc jak mieszkałam w Gdyni przez parę miesięcy, oczywiście był to okres letni, więc po prostu smażyłam się na plaży ile w lesie. Obecnie przez to, że mam troszeczkę dużo pracy, więc też słoneczko mi ucieka, więc niestety nie mogę korzystać, ale ogólnie tak jestem osobą, która kocha słońce, kocha lato, więc to jest moja energia, z której po prostu czerpię bardzo dużo. A nie denerwuje cię, że wtedy nie można się pomalować spokojnie, bo wszystko spływa? No właśnie, wiesz, tutaj patrzę, że mi po prostu się odkleja moja po O. prostu nakładka silikonowa, którą zrobiłam, bo jest po prostu tak ciepło. Jeszcze musimy mieć sesję dzisiaj na zewnątrz, więc muszę sobie jeszcze jakoś technicznie z tym radzić. Ale tak jak mówię, prywatnie kocham, w dragu już niekoniecznie. Rozumiem, dobrze, to jest. Chociaż wiesz, jak jest na stand-upach, po prostu może po prostu ściekać ten pot z siebie i po prostu jest dramat. Wiem. My zresztą tutaj jak nagrywamy z Charlotte w naszym mini studio, to też mamy zawsze tutaj ten problem, dlatego jak mamy tylko dosłownie 5 sekund przerwy, otwieramy wszystkie okna, wszystkie drzwi i staramy się chociaż przewietrzyć, bo niestety no bez tego to no jest tragedia, jest tragedia. Ty Dokładnie tak. masz jeszcze o tyle dobrze, że ty właściwie nie nosisz nigdy żadnych włosów na górze, więc tobie jest trochę Co jest łatwiej. poprzednie? Co mam taki pas startowy, że wiesz, cały czas mam po prostu wiatr Właśnie. na głowie, więc. Może to jest rozwiązanie, może powinniśmy z Charlotte też o tym pomyśleć, żeby przejść na łysinę po prostu, mówiąc krótko. Nie, przestańcie, to już jest przereklamowane. Dajcie spokój. Dajcie spokój. Już nas łysych jest bardzo dużo w dragu w Polsce, więc dajcie spokój. Prawda, prawda, Dziewczyny. przyjmuję ten argument, przyjmuję ten argument. No właśnie, Kakatarzis, na dobrą sprawę jesteś na scenie w zasadzie od niedawna, w takim, wiesz, perspektywie czasowej, dragowej, queerowej powiedzmy. I zastanawiam się, jak to się stało, że narodził się taki twór jak Kakatarzis. Co się stało, że takie coś powstało? Ojku, kochana, my nie mamy chyba na to czasu, żebym opowiedziała całą genezę Kakatarzis. Na szczęście jestem bardzo wylewna w wywiadach i w moich postach na Instagramie czy Facebooku, więc można się doszukać tej historii. Ale tak naprawdę wyszło to z potrzeby serca, bo trafiłam zupełnie przypadkowo na jedyną rewię drag queen, która była organizowana w Krakowie. I byłam do tej pory niewyautowaną kobietą transpłciową, więc wiedziały o tym tylko moje środowisko, moi przyjaciele. Kiedy trafiłam na rewię, zobaczyłam dziewczyny na scenie, w tym Papinę McQueen, Savannah Crystal, Lady Bridget Kimley, i coś we mnie pękło, oglądając rewię, i stwierdziłam, że chcę wyjść na tę scenę i wyautować jako kobieta transpłciowa. Nie sądziłam, że moja kariera Kakatarzys się rozwinie w tak szybkim tempie, bo to była moja po prostu taka zachcianka z potrzeby serca. A się okazało, że te wszystkie artystyczne pobudki, którymi do tej pory, w których działałam, które robiłam, bo skończyłam uczelnię artystyczną i tworzyłam prace graficzne, rysunkowe, malarskie, więc tą kreację przerzuciłam na siebie i wybrałam drogę z tej takiej stricte artystycznej na drogę performatywną. Więc sztuka drag i środowisko queerowe stało się dla mnie idealnym miejscem, żeby rozwinąć skrzydła i też zaakceptować siebie, jaką jestem. Właśnie, bo to, że masz wykształcenie i doświadczenie artystyczne, to oczywiście widać po tym, co się dzieje na twojej odklejającej się, prawda, teraz lekko, ale twarzy, bo to jednak, jak za każdym razem na ciebie patrzę, wiesz, jak masz różne właśnie te swoje wzory narysowane, namalowane, to myślę sobie, że to są jakieś po prostu mega godziny pracy ciężkiej. I to takiej naprawdę nie to, że pół godziny, tylko to jest jakieś 4 godziny roboty według mnie. No właśnie paradoksalnie nie, bo tak naprawdę przez to, że już mam jakby ten warsztat wyrobiony technicznie, więc make-up zajmuje mi około godziny.
Tak, plus minus. O. Oczywiście w międzyczasie papierosek, kawusia i ploteczki, więc w godzinę się wyrabiam z make-upem Musisz od nauczyć klasy. Charlotte, bo ona, wiesz, pomalowanie oczu zajmuje jej pół godziny. Ja nie mam siły, muszę tu zawsze poganiać, bo ona przed programem. A to dlatego, że ona cały czas, wiesz, tu sobie robi TikToki, tu się To też nagrywa, prawda. więc wiesz, dlatego nie może zrobić tego w czas. Jest to też prawda, natomiast zawsze jak się przykujemy do programu, ona zajmuje mi łazienkę, maluje się, mi zostaje ostatnie 12 minut przed programem i mówi do mnie: jestem gotowa, teraz możesz ty. Ja mówię, no trochę nie. Teraz chodzisz, nie? Akurat nie miałam przyjemność zobaczyć ciebie ostatnio w Krakowie, jak miałeś stand-up, więc też przyszłaś tak naprawdę chwilę przed swoim show i zrobiłaś się na bóstwo w ciągu ilu? 15 minut, 20, To więc też jesteś bardzo szybko byłoby szybciej, wyedukowana. gdyby nie walka z rajstopami, ale to już inna historia. Tak, tak, w swoim stand-upie też Tak, opowiadałaś, bo to było to bardzo prawda, to śmieszne. się wydarzyło naprawdę. Dobrze, gadajmy o tobie, nie o mnie. Ka, właśnie, dobrze, powiedz mi, powiedziałaś o tym, że właśnie, że jesteś transpłciową kobietą, transkobietą. To jest rzadkość jeszcze chyba w Polsce, w świecie dragu i w ogóle osób też gwałtowanych, takich, które się gdzieś tam pojawiają publicznie, żeby otwarcie o tym mówić. A zwłaszcza myślę sobie, wiesz, samej też kulturze dragowej, która dla wielu jest po prostu nadal stereotypowo, pozwolę sobie tak powiedzieć, no po prostu facetem przebranym za babę, nie? Jakby, wiesz. No, jakby to jakby z tego też się wywodzi, prawda? Tak naprawdę, jakby samo Też tak. określenie drag queen i że się wcielamy w role jakby przeciwne do swojej płci. Ale tak naprawdę, jakby to się zmieniało na przestrzeni lat i jak wiadomo, że kobiety transpłciowe zawsze były też mocne w środowisku queerowym na zachodzie. W Polsce też jakby to też się zmienia, jakby też mówienie o tym też się zmienia. Ja osobiście, tak jak wspomniałam, 3 lata temu się wyautowałam i weszłam w środowisko queerowe. Wcześniej zupełnie nie miałam o tym pojęcia. Nie miałam pojęcia na temat programu RuPaul Drag Race, nie miałam pojęcia jeszcze do niedawna o serialu Pose, więc wszystko tak naprawdę było dla mnie bardzo, bardzo nowe, kiedy weszłam jakby już z kreacją artystyczną i się okazało, że to jest. Dla mnie jakby to była też forma jakby poradzeniem sobie ze swoją dysforią, tak? Żeby wyjść na tą scenę, żeby się nie bać, jeszcze ubrać to w jakąś kreację. Więc dla mnie to była też taka potrzeba. Zawsze rysowałam i malowałam prace związane z transpłciowością czy z płciowością, więc zawsze stylizowałam mężczyzn na kobiety, kobiety na mężczyzn, bo głównie rysowałam swoich przyjaciół, moich znajomych, miałam naturalnych modeli. Więc jakby zawsze ten temat się pojawiał, więc nie bałam się o tym mówić, tylko jakby szukałam momentu, kiedy mogę głośno o tym powiedzieć, żeby przestać się bać. Przez to, że już mam 33 lata, już też mam, jednak jestem, jak coś mówi, wiekowa, nie mam 20 lat, więc jakby sama terapia, no tak, no nie ma co śmiać, sama terapia jakby w tym momencie jakby życia to też zabrałaby mi bardzo dużo czasu, a w tym momencie skupiam się na karierze jakby i robieniu różnych rzeczy, właśnie dla mnie też nowych, bo jednak teatr i performance jest zupełnie czymś innym niż wystawianie swoich prac w galeriach sztuki. Więc jakby to mnie teraz pochłania i cieszę się, że jakby i drag, i tatuaże, i przyjaciele, i osoby, które mnie wspierają, jakby są ze mną. Dlatego też wybrałam sobie jakby też taką formę na co dzień, ponieważ kiedy ściągam make-up, nie zakładam na co dzień peruk, golę się codziennie na łyso, golę sobie brwi, więc to dla mnie też jest taki codzienny performance i codzienny jakby taki katarzys, który przeżywam, żeby się dobrze czuć w swoim ciele. Jeżeli mogę cię o to zapytać, generalnie oczywiście pytanie takich rzeczy znaczy o takie rzeczy osób transpłciowych nie za bardzo jest grzeczne, ale wywiad między innymi po to jest. Dawaj, dawaj. Nie, no wywiad po to jest między innymi właśnie, żeby zapytać o to, o co na co dzień nie wypada pytać, więc ja sobie pozwolę, jeżeli masz nic przeciwko. Czy ty na co dzień już teraz funkcjonujesz z dokumentami zmienionymi, albo czy w ogóle chcesz to robić? Oj, nie, zupełnie nie. Wiesz, zaczęłam terapię z seksuologiem w zeszłym roku, kiedy mieszkałam w Gdyni. Jednak to wszystko się troszeczkę zmieniło przez to, że też nie zdecydowałam się na hormony. Również jakby też ta terapia została przez kobietę, która prowadziła mnie w Gdyni, jakby też została zakończona. Dlatego też jeśli chodzi o papiery, wiadomo, że trzeba przejść dłuższy proces, żeby dopiero zmieniać papiery. Jakby ja dopiero od 3 lat się oswajam jakby z mówieniem głośno o tym, kim jestem. Będę dopiero znowu wchodzić na drogę spotkań z seksuologiem, ale tak jak mówię, już przywykłam do tego, w jakim ciele mieszkam, mimo że moja psa jest zupełnie gdzieś dalej. I tak się cieszę, że jestem bardzo androgeniczna. Na co dzień mam bardzo wysoki głos, więc to też jakby nie przeszkadza mi w Jasne. tym zupełnie. I
Radzę sobie na co dzień, żeby być szczęśliwa. Mam koło siebie właśnie swój chaos, swoich przyjaciół, więc jakby dla mnie to jest takie clue. I też staram się walczyć ze stereotypami, jak powinna wyglądać kobieta, jak powinien wyglądać mężczyzna, więc był to mój wybór, dlaczego tak, Jasne. a nie inaczej wyglądam Super. i taka jest moja droga po prostu. Dzięki za tą odpowiedź. No właśnie, ale powiedziałaś o swoim chaosie i to jest idealny moment, bo właśnie o to chciałam zapytać. Nie wszyscy rozumieją też trochę taką, znaczy może jeszcze nie wszyscy rozumieją, albo znają ideę chaosów dragowych, czyli takich, nazwijmy to, grup, rodzin, które się tworzą, które wokół jakiejś postaci jednej albo kilku zawiązują taki, no, nieformalną jakąś taką grupę, prawda? Artystyczną, ale też nie tylko, taką koleżeńską, towarzyską i tak dalej. Więc zastanawiam się, no właśnie, ty zakładasz znaczy zakładasz, właściwie już stworzyłaś House of Catharsis czy House of Kakatharsis? House of No właśnie, Catharsis, bo po ja to... prostu. Samo sobie Catharsis jako No oczyszczenie, właśnie. więc to jest nazwa naszego To house'u. powiedz... No i wiadomo, się z mojego drag Kto imienia. tam jest, kto tam będzie, co będziecie robić i dlaczego jesteście super? O. A dziękuję za komplement. Tak naprawdę, jeśli chodzi o sam house, tak jak mówię, ja wyszłam w środowisko dragowe dosyć niedawno i wcześniej zupełnie nie miałam o nim pojęcia, o środowisku klubowym, o środowisku właśnie queerowym, które cały czas było i jest i będzie w Polsce. Ja zupełnie nie miałam pojęcia, że są niektóre kluby, które po prostu mają koło siebie tyle różnych kolorowych osób ze środowiska LGBT+. Więc dla mnie to był totalnie nowy świat. Dopiero po roku tak naprawdę zaczęłam występować w klubie, bo musiałam się z tym oswoić. Ale jakby wracając już do samego house'u, pierwszym moim dzieckiem jakby jest istota, mój syn pierworodny i tak naprawdę nasza relacja nawiązała się jeszcze przed momentem, kiedy zaczęłam robić drag, więc dla niego już byłam taką matką po prostu. Byłam dla niego przyjaciółką, osobą, na którą może liczyć i kochałam go miłością bezwarunkową. Więc jakby już wtedy wychodziły pierwsze pobudki jakby tej matczynej energii, którą mam w sobie, bo mam jej bardzo, bardzo dużo. Jeszcze jakby tak wracając, zmieniając na chwilkę temat, bo do tej pory prowadziłam warsztaty z dziećmi, z młodzieżą, więc zawsze miałam potrzebę edukacji i pokazywania ludziom, żeby nie bali się swoich emocji i żeby pracowali, żeby spełniali swoje marzenia. I tak samo zaczęłam robić, wchodząc na środowisko dragowe, kiedy zaczęłam występować. Coraz więcej osób zaczęło się koło mnie kręcić, byłam ciekawą postacią, nową w środowisku i tajemniczą dosyć, bo dopiero od niedawna zaczynam głośno walczyć o nasze prawa, być aktywistką i prowadzić wywiady, ale do tej pory siedziałam bardzo cichutko i robiłam swoje. Ale jednak osoby się koło mnie pojawiały młode, które chciały właśnie coś spróbować, które były zafascynowane. I na przestrzeni tych 3 lat pojawiło się koło mnie 20 dzieciaków. No, w cudzysłowie mówię dzieciaki, bo niektóre osoby są po prostu też ode mnie starsze Jasne. Wiekowo, ale są to osoby, które chcą robić drag, które robią drag, które chciały poczuć się bezpiecznie w towarzystwie, bo tak naprawdę zaczęliśmy od klubu Papuga, jeśli chodzi o nazwę Sam House, bo dzieciaki pojawiały się na różnym etapie mojego życia. Najpierw był Istota, później Nathan, Sir Johnny Dark, który jest ciągle obok mnie w domu, więc niektóre dzieciaki się pojawiały, wyfruwały z gniazda, są bliżej mnie, nie są, niektóre się wyprowadziły do Trójmiasta, więc jakby nasze relacje nie są tak fizycznie bliskie, ale do tej pory były mnie mamo i zawsze zwracają się do mnie ze swoimi problemami. Tak samo mam tutaj w Krakowie. Mam grupę takich osób właśnie w klubie Papuga, które wspieram, które staram się wyciągać, jak prowadzę bingo, żeby występowały, debiutowały. Ale tak naprawdę taki house, który chce się trzymać razem i tworzyć grupę artystyczną i przede wszystkim zamieszkać, co jest dla mnie bardzo istotne. Jest to 6 osób. Jest to Kacper, Chłopobaba, Sir Johnny Dark, Vipera, Amba i Morgan. Plus jestem w tym ja, no i jeszcze jest tato. No właśnie, no właśnie, no właśnie, no właśnie. Tak, mamy takie plany, żeby w przyszłym roku zamieszkać razem. Wiadomo, jesteśmy podzieleni obecnie na 2 miasta, na Wrocław i na Kraków. Więc w Krakowie właśnie jestem w trakcie przeprowadzki, będę mieszkać z Chłopobabą. Obok nas niedaleko mieszka właśnie Kacper z Johnem, więc jakby mieszkamy i tak koło siebie. A dzieciaki z Wrocławia do nas przyjeżdżają, my dojeździmy do nich, więc staramy się co tydzień, co 2 tygodnie wszyscy się trzymać razem, bo mamy bardzo dużo właśnie też planów.
Jak już wcześniej też wspomniałaś, jesteś ciekawa, co House kombinuje. Ja to kombinuję bardzo dużo. No mów coś tam zdradź, chociaż jakąś jedną najbliższą rzecz, bo wiesz, zaraz nam się czas skończy, a ja muszę coś z ciebie wyciągnąć, żeby nie było później, że wiesz, żeby sobie tak po prostu pogadały sobie dwie znajome i nic z tego nie było, musisz mi coś powiedzieć. Dobrze, to może jakby taką najgłówniejszą rzecz, nad którą jakby pracujemy od momentu, kiedy skończyła się kwarantanna, to pracujemy nad własnym spektaklem, który będę reżyserować. Premiera odbędzie się w przyszłym roku. Na razie mogę powiedzieć tylko tyle. No, będzie to bardzo duże wydarzenie, ponieważ nie będzie to ani rewia, nie będzie to klasyczny lip-sync, tylko będzie to po prostu spektakl nasz house'owy. A najbliższe wydarzenie, w którym będziemy brać udział, to jest debiut mojego dziecka Vipery, który odbędzie się 5 sierpnia. A 12 września zapraszam do Teatru Baraka na moje dragowe urodziny, więc kto chce, to niech wpada, będzie też cały chaos. Super. Mamy teatralnych planów, mamy bardzo, bardzo ich sporo. Niektórych nie mogę zdradzać, no bo niestety trzyma mnie po prostu umowa i no projekt. Ale wszystko w przyszłym roku wybuchnie bardzo mocno. Teraz po prostu ćwiczymy, chodzimy na próby, współpracujemy z Teatrem Pantomimy we Wrocławiu, którym nam też pomaga, w Teatrze Baraka w Krakowie, więc tych rzeczy jest jakby bardzo, bardzo dużo i się cieszę, że mam taką możliwość, że w końcu mogę też pokazać dzieciaki na tej scenie performatywnej i cieszę się, że osoby też mi ufają na tyle, że dzieciaki, które tak naprawdę dopiero wychodzą ze swoją kreacją, ze swoją energią na scenę, ufają mi na tyle, że wierzą też w te dzieciaki, tak jak ja uwierzyłam. Ja myślę, że to, co jest ważne i to, co jakby house oddają i ta idea, którą ty też w ten sposób produkujesz, to jest idea właśnie takiej solidarności i tworzenia tej społeczności. I to jest bardzo ważne, bo to jest jakoś esencją, wydaje mi się, też tego funkcjonowania naszego przez lata, 50 lat ruchu LGBT, tak rozumianego właśnie w ten sposób. Musimy kończyć niestety, bo nam czas mija. Bardzo przykro, po prostu, no ja bym mogła z tobą tak rozmawiać i Ja rozmawiać. wiem, to tak zawsze jest, bo wiesz, jak się miło gada z miłym towarzystwie, to ja tak samo, natomiast wiesz, ja tu muszę jako reżyserka też pilnować tego całego przedsięwzięcia, więc jestem sama sobie, wiesz, tutaj i tak przedłużyłam już jakieś 2 minuty, dłużej niż powinno być, więc strasznie ci dziękuję za tę rozmowę, strasznie mi miło. Trzymamy kciuki najpierw tak za sesję waszą, bo dzisiaj sesja, ale też później za wszystkie inne przedsięwzięcia. No i co? I mam nadzieję, że usłyszymy się i zobaczymy się niedługo. Ja przyjadę na pewno podziwiać któreś z tych waszych występów. Może nie wszystkie, bo jednak jest kawałek, ale spróbuję oczywiście. Też masz swoją robotę, wiadomo jak to jest, ale jak najbardziej zapraszam, jak będziesz w Krakowie, czy jak we Wrocławiu, bo jestem podzielona na 2 miasta, więc jak najbardziej czuję się zaproszona, pisz do mnie i mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać jeszcze troszeczkę dłużej. Na pewno, na pewno. Całuję i ściskam mocno. Ja również pozdrawiam i trzymajcie się dziewczyny ciepło.